witajcie z tej strony Krzyka, witam serdecznie. W kolejnym odcinku, co się dzieje, widzowie? Co się dzieje? O kurde. Ja pierniczę! Trusteda dom się pali! Czy tam kogo to był dom? Ja! Tak, Trusteda! O kurde! Ja nie mam wody, widzowie! W ogóle w strasie żyjemy, widzowie. Witam was w kolejnym odcinku. Piąty odcinek już, widzowie. To jest naprawdę coś niesamowitego. Ale co się tutaj dzieje, widzowie? Rakieta nas tutaj odpaliła, on nas zabije. Właśnie, ale nie wiem, to przecież chyba nie jest nasza wina. Widzowie, wczoraj odpaliła nam rakieta, ale widzowie dzisiaj, bo wczoraj nie zdążyłem zadzwonić do bogacza, więc dzisiaj to zrobię, widzowie, zaraz w sumie. Ale najpierw chciałem was serdecznie zaprosić do subskrybowania tego kanału z dzwoneczkiem i wpadania w przypięty komentarz, bo tam link do kanału właśnie tutaj tego pana. Chciałem wam tylko powiedzieć, że na 20 subów u mnie i na 200 subów u Krzyśka tworzymy serwer dla widzów, więc... Tak, widzowie. Wiecie, co robić. Tak, dokładnie. Jeszcze wpadajcie na kanał Trusteda, też w przypiętym komentarzu. I widzowie, co? Zaczynamy odcinek. Dobra, widzowie, właśnie, co... Właśnie, gdzie jest Trusted? Muszę do niego zadzwonić. Dobra, ja, widzowie, zaraz dzwonię do bogacza. Ciekaw jestem, co tam u niego. Halo, Trusted, halo. Halo, halo, no już wracam z polowań. Kurde, na głośnik go wziąłeś. Ja nie mogę. No, na głośnik, bo mam taki fajny. No ja taki fajny telefon mam. Ja tego, takiego czegoś nie mam, ja mam, widzowie, stary telefon używany. Jest, jest, chodź, chodź! Dom ci się spalił, Trusted! Gdzie? Halo! Gdzie jest Trusted? Kurde. O kurde! Oj, oj, reakcja Trusteda. Trusted, mam dla ciebie złe informacje. Tylko nie bądź na nas zły. Wystartowała nam rakieta, nie wiemy gdzie jest. To nie nasza wina, kurde. Przez ciebie. No jak przeze mnie? Co ty takie tragiczne systemy ochronne zrobiłeś? No i co mnie bijesz? A co ty robisz? Ja pierdolę, widzę, oni się tam kłócą. Tego jeszcze no widzę. No i co ten miecz? Kurde. Kurde, wszystkie ryby z wczoraj. Musimy się zająć namierzeniem tej rakiety. No to ty, wy się tym zajmijcie, ja muszę iść do pracy. Swoją drogą. Dobra, widzowie, dzwonimy do bogacza w takim razie. Bo oni gdzieś tam poszli. No nie, że widzowie, rakieta, ale dobra. Uwaga, dzwonimy, halo. Halo? Halo, doleciałeś już? Tak, doleciałem, bogacz, słuchaj, mam nowy telefon. W sensie nowy telefon, ale ta sama karta SIM, nie wiem w ogóle skąd. Jak tam na Krzychowicach? No dobrze, jest, sorry, że cię tak zostawiłem. Dobra, no spoko, ale kurde. Słuchaj, wrócę pewnie za kilka dni, ale będę taki bogatszy. Ale ja będę chciał coś jeszcze zbudować nowego, nie? Dobra, to ze swoją ekipą tam buduj w ogóle. Co tam u Tomka opowiadaj, bo ja nie wiem, co tam się dzieje. No, sobie gramy, robimy sobie prawdziwe życie se. Aha, rozumiem. Chodzimy sobie po mieście. Rozumiem, a on rozkręca jakiś biznes, to prawda, tak? No. Dobra. Dobra. Pilnujemy McDonalda. Dobra, jakby co, u mnie jest wszystko dobrze. Dobra, to pilnujcie McDonalda. Jak wrócę, to zatrudnimy całego miasta. Zrobimy jeszcze mury, ale to jak już wrócisz. Dobra. Dobra, to dzięki, bogacz. Pa. Pa. Dobra, widzowie, zadzwoniłem do bogacza, jest wszystko git. Dobra, widzowie, więc tak, słyszeliście, wszystko jest git u niego. Na szczęście wszystko jest ok, więc w sumie cieszę się. Dobra, widzowie, bo teraz nie mam pojęcia w ogóle, musimy iść do pracy, bo przecież my mamy pracę, no nie? No mamy przecież, widzowie, pracę, ale najpierw... Trusted, Trusted, namierzyłem rakietę, chodź. O kurde, widzowie, co tam się dzieje? Oni są tam. Jest pokazane, że spadnie za około 4 godziny. O kurde, widzowie, trzeba się szykować. Ej, czy to prawda? Nie mogę zobaczyć dokładnego miejsca. Halo, panowie? No nie może tutaj pan teraz wejść. A, dobra, sorry. Mam pytanie, panie Kapi. Mógłbym wybudować swój własny biznes, bo mam pomysł. Wybudować właściwie. Bo musiałby pan najpierw zarobić dużo pieniędzy w McDonaldzie, bo... Jasne, bo chciałbym go tak na zawsze. Tutaj miejsca. Ja chcę miejsce takie, wiesz, że ja pan chcę po prostu zrobić taką a la Ikea, nie? Sklep meblowy. Będzie się nazywa... O, sorry, przypadkowo. Będzie się nazywać... kurde, dobra, pomyślę nad nazwą później. Dobra, to na razie tyle chciałem się zapytać, czy mogę? Dzięki, siema. Dobra, widzowie, możemy zrobić biznes, to właśnie jest to, ale dobra, lecimy, widzowie. Kurde, jak to jest brudno, widzowie, sprzątamy, zaczynamy. Dzień pracy, o, dzień dobry, kurde, pan Enderman. Oj, oj, oj! Halo, pomocy, Enderman w McDonaldzie! Ratunku! Co wie, co tu się dzieje?
Dobra, sprzątamy widzowie tutaj. Proszę mi teraz nie przeszkadzać, bo sprzątam. Dziękuję. O, jak tam było na polowaniu, panie Trustec? Dobrze, trochę mięsa się udało zdobyć. To dobrze, dobrze. Dobra, widzowie, on dopiero co wrócił teraz. Ja tutaj czyszczę. O, dzień dobry w ogóle, panie Stefanie, panie Leszku i oczywiście panie Gracjanie. Dobra, dobra. Okej. Dobra, widzowie, myślę, że widzimy się już, jak trochę tutaj posprzątamy. Dobra, widzowie, więc tak, trochę już tutaj posprzątałem, idzie naprawdę dobrze. Już w sumie posprzątałem wszystko, więc można iść. Zobaczymy, na razie czekamy na klientów. Najważniejsze, że pensję dostanę, więc super. O kurde, przepraszam. Tak, zobacz. Dobra, więc tak, widzimy się. Trzymaj lunetę. Niedługo. Spójrz na siebie. I to ja mój dzień pracy, ja można powiedzieć, się kończy. Zrobiłem już wszystko, co potrzebowałem zrobić. Widzisz tam smugę? Tak jakby rakieta poleciała w tamtą stronę. No? Nie była sterowana, więc zboczyła z kursu. Będziemy musieli przejść się w tamtych... O, dzień dobry! O, przepraszam, już wychodzę. Dobra. Cięci, zobaczymy, widzę, co jest dalej. Ile jeszcze szybko zobaczyć, o której, za ile godzin. Dobra, widzę, teraz postanowiłem, że w sumie zrobimy sobie tak, że... 4-5 godzin. Złowimy sobie ryby, więc widzimy się zaraz. Dobra, widzowie, o kurde, ile ja ryb złowiłem. Patrzcie, widzowie, troszeczkę już złowiłem ryb. Swoją drogą miałam swoją tutaj wędkę, dostałem od Kapiego, ale dobra. Widzowie, teraz... Szycha. Tak. Chodź, pokażę ci coś. Jasne. Zobaczcie, ja ryb złowiłem, kozacko. Już idę. Ja nie zjadę tych ryb, bo nie będziemy mieli... Jest jeszcze sporo. Dobra. Niech pan zobaczy. Co tutaj jest ciekawego? Ta biała mała kreska to jest rakieta, a to czarne leciutko nad nią to jest jej mniej więcej kurs. O kurde. Czyli spadnie mniej więcej w tamtym miejscu. O kurde, widzowie. Słyszycie to? Około 3-4 km za pana domem. Dobra. O kurde, dobra, widzowie. Dobra, dziękuję za info. 3,5 godziny zostało. Jak stąd się wychodzi? 3,5 godziny do spadnięcia rakiety. O kurde. Musimy się jakoś przygotować. Ja bym proponował... Musimy szybko coś zbudować. Zbudować jakąś tamę. Ale w sumie co nam da ona? Nie, bardziej coś... Poczekaj, coś w stylu bunkra? Dobra, widzowie, minęło już trochę czasu. Tak, widzowie, z parę godzin. Krzychu, gotowy bunkier. Już? Dobra, kozacko. Tak. Widzowie, no to co, lecimy? Tu jest gdzieś jakiś... Gdzie jest ten bunkier? Za McDonaldem. Za McDonaldem? Ja jestem za McDonaldem. Widzowie, co? Nie z tej strony. Aha, to tutaj. To jest znaku. Dobra, widzowie, trzeba się skupić. Teraz spadnie rakieta, chowajcie się. Jak to? Dobra. O kurde! O cholipka! Dobra, widzowie, jesteśmy już w bunkrze. Jak się, Trustet, czujesz przed tym wybuchem? Niepewnie. Ja też, kurde, boję się, widzowie. Dobra, zobaczymy, co tutaj w ogóle w tej skrzynce. Dobra, biegnę nie ma do was. Okej. O Boże! Co jest? Wybuchła. Jak to? Dobra, widzowie! Bunkier bardzo dobrze wygłuszony. Dobra, już wybuchło? Tak, bunkier jest dobrze wygłuszony. Dobra, widzowie, bunkier ponad jest... Trustet, nie było nic słychać. Nie było nic słychać, dobra, widzowie. Co jest? Co jest tutaj? Gdzie? Gdzie to wybuchło? Ostatni. Gdzie to wybuchło? Nie wiem. Jak to nie wiadomo? O kurde, widzowie, jest problem. Nie wiadomo, gdzie wybuchło. Dobra, chwila. Trzeba się rozejrzeć. Oj, tutaj? Nie, to nie tutaj. Zawie, nie wiem, gdzie. Gdzie to wybuchło? No właśnie. Co to było? Widzę to. Gdzie? Tam daleko. W którą stronę mam iść? Moment, już schodzę. Tak jak obstawiałem, około 5 km. O kurde. No to widzowie, szykuje się długa podróż. Ale gdzie wy jesteście? Właśnie wyszliśmy z
Latarni morskiej. Tak? Dobra, widzę. O, muszę coś zjeść. O kurde, widzowie. Dobra. O kurde, widzowie, nerwy, bo nie wiadomo, co się tutaj stało dokładnie. Jaki to już w ogóle kejwior, dobra. Szybko. O, opuszczony portal do Netheru. Trzeba dobrze go odpalić. O kurcze, widzowie, patrzcie. Dobra, szybko. Gdzie to mogło jest? Gdzie to mogło być? Widzowie! Czekamy, szukamy, widzowie, ale nie wiem, gdzie to może być dokładnie. Gdzieś tutaj to widziałem. Ała. Jestem pewien. Jest coś! Jest, jest! O nie. O kurde.